to ma szansę działać tylko i wyłącznie dlatego, że sam staram się wykonywać w największej mierze rzeczy skalowalne, a rzeczy nieskalowalne przeznaczać komuś innemu. Niesamowicie szkodliwe powiedzenie, jaka płaca, taka praca, tak? Że jak mi płacą mało, to ja wtedy będę słabo się starał, dopiero jak mi dużo zapłacą, to ja wtedy będę tak pracował, że jak jeszcze nigdy nie pracowałem. Im więcej z siebie dajesz, tym jesteś awansowany, zarabiasz więcej, idziesz w górę. I takich ludzi potrzeba, którzy mają taki mindset. Firmy nie należy zakładać dla pieniędzy, że to jest bardzo słaby motywator. Jestem absolutnym przeciwnikiem, wręcz wrogiem pracy zdalnej. Jako przedsiębiorca z wypiekami na twarzy obserwowałem i obserwuję dalej dynamiczny wzrost firm Sławomira Mencena. Cześć Sławomir. Cześć. Porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie z takiej perspektywy przedsiębiorcy. Osoby, która i rozwija swoją firmę doradczą, i jest piwo, i jest pub. Chciałbym dowiedzieć się i trochę włamać się do twojej głowy, jak to robisz, jak to sobie wszystko łączysz, bo patrząc na ciebie z boku, mam wrażenie, że ty masz po prostu 48-godzinną dobę. Jak to wszystko łączysz? Może zacznijmy od takiego helikopter view, z lotu ptaka, co się dzieje? Odnośnie tej doby, gdybym miał się sam zajmować wszystkim osobiście, to rzeczywiście prawdopodobnie by mi nad tej 48-godzinnej doby nie starczyło. To ma szansę działać tylko i wyłącznie dlatego, że sam staram się wykonywać w największej mierze rzeczy skalowalne, a rzeczy nieskalowalne przeznaczać komuś innego. Mam po prostu świetny zespół, mam świetnych pracowników, którzy tym wszystkim się zajmują. Gdybym ja się tym miał wszystkim zajmować, absolutnie by tego wszystkiego nie było. Ja dużo czasu poświęcam na nagrania takie jak to, na spotkania z ludźmi, na wystąpienie na różnych konferencjach, na zastanawianie się, bo myślenie naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu. Robienie rzeczy zajmuje dużo czasu, a myślenie jeszcze więcej. A myślenie wydaje mi się, że jest nawet ważniejsze, więc staram się myśleć, podejmować decyzje strategiczne, dbać o kulturę organizacyjną, robić rzeczy skalowalne, a rzeczy nieskalowalne robią bardzo dobrzy ludzie. Jak to się wszystko zaczęło? No bo widziałem wiele firm, które upadło pod ciężarem szybkiego wzrostu i tego ciężaru, że gdzieś ta kultura organizacyjna nie była perfekcyjna. Czy tobie to przyszło naturalnie, budowanie tego świetnego zespołu, czy też musiałeś się doszkolić? Raz miałem szczęście, dwa, bardzo dużo się na ten temat uczyłem i pilnowałem tego. Trzy, no nikt nie wie, czy ja zaraz nie upadnę, tak? To się rozwija bardzo ładnie od kilku lat, natomiast ja nie wiem, co będzie za rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście. I może być tak, że ogląda nas ktoś teraz w roku 2028, mając świadomość, że zbankrutowałem. To pozdrawiam takiego widza z przyszłości. Natomiast ja naprawdę nie wiem, co się wydarzy. Być może będę jeszcze nagrywał za 5 lat takie odcinki, jak zbankrutować świetnie rozwijającą się firmę albo anatomia upadku. To wszystko się może wydarzyć. Na razie idzie bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że jak najdłużej bardzo dobrze będzie szło, ale czy tak będzie, to nie wiem. Więc w związku z czym nie mogę powiedzieć, robię tak i tak, bo tak jest najlepiej i to zawsze działa w każdych okolicznościach. Mogę powiedzieć, że tak robię, na razie mi działa, a czy dalej tak będzie, to nikt w tym momencie nie wie. Na samym początku miałem, przyznaję, bardzo dużo szczęścia, zarówno dlatego, że wymyśliłem produkt, który można skalować bardzo ładnie, standaryzować, na którym może firma bardzo dobrze rosnąć, jak i dzięki temu, że trafiłem na bardzo dobrych pracowników na samym początku. To mówię tu o przełomie roku 19 i 20. Zatrudniłem wtedy kilku ludzi na najniższe stanowiska w samej firmie, tak? O, to jest ciekawa dygresja. Ludzie mówią, że jak się przychodzi do pracy, to od razu trzeba bardzo dużo zarabiać i jak ktoś dużo zarabia, to dopiero wtedy będzie dobrze pracował. Jest takie absurdalne zupełnie, niesamowicie szkodliwe powiedzenie, jaka płaca, taka praca, tak? Że jak mi płacą mało, to ja wtedy będę słabo się starał, dopiero jak mi dużo zapłacą, to ja wtedy będę tak pracował, że jak jeszcze nigdy nie pracowałem. No to jest po prostu, ludzie w to wierzą, to ci nieszczęśni politycy z lewicy wbijają to młodym ludziom do głowy, a to jest po prostu przepis, jak sobie zrujnować karierę zawodową. No niech ktoś sobie wyobrazi, że Robert Lewandowski powie: mi się w tym Lechu to nie chce grać. Ja to powinienem grać od razu w Bayernie. Teraz się nie będę starał. Jak mnie wezmą już do tego Bayernu, to wtedy dopiero przycisnę. No przecież gdyby tak powiedział, to by go w życiu do tego Bayernu nie przyjęli. Być może sobie by kupił bilet na mecz i w ten sposób Bayern obejrzał z trybun, ale nigdy by tam nie zagrał, nie mówiąc już o Barcelonie. Ale facet w Lechu, a potem w Borussii, a potem w Bayernie, dawał cały czas z siebie 150% i dlatego teraz jest w Barcelonie. Gdyby sobie powiedział, tu mi płacą w Lechu mało, to ja teraz się nie będę starał, w życiu
wróciłby z tej ligi na zachód, nie pojechał. I dokładnie tak samo niespodzianka jest w innych branżach. Nie trzeba być sportowcą, żeby podlegać dokładnie pod te same prawa. Więc kończę dygresję. Zatrudniłem kilku ludzi na najniższe możliwe stanowiska w firmie za wynagrodzenie zbliżone do płacy minimalnej, może troszeczkę wyższe. I miałem szczęście, bo te osoby są teraz fundamentem, kręgosłupem mojej firmy, są na najwyższych możliwych stanowiskach i zarabiają ładne pieniądze, jeżdżą fajnymi samochodami, tak? Ale musieli włożyć w to 3 lata ciężkiej pracy, ale w 3 lata dało się wejść z najniższego poziomu na absolutnie najwyższy. To są ludzie, którzy są moim prawą, lewą ręką, tak? Rządzą za mną tą firmą. Jak ja z tobą teraz robię sobie przejażdżkę po Toruniu, to ta firma musi pracować, tak? To ja tam nie jestem, to oni tam teraz są, dzięki niemu to dobrze działa. Ale ci ludzie zakasali rękawy, zaczęli się dużo uczyć, bardzo ciężko dużo pracować i sobie wypracowali status, który mają w tym momencie. Czyli nie jaka płaca taka praca, tylko jaka praca taka płaca. Im więcej z siebie dajesz, tym jesteś awansowany, zarabiasz więcej, idziesz w górę. I takich ludzi potrzeba, którzy mają taki mindset, myślą w ten sposób. Nie chcę tutaj się rozwodzić na ten temat, ale ostatnio oglądałem taki wywiad z gościem, który zaczynał jako kamerzysta jakiejś tam firmy podległej pod Gary'ego Vaynerchuka. Nie wiem, czy kojarzysz gościa ze Stanów, dużo nagrywa, taki powiedzmy pierwsza osoba, która tworzyła właśnie vlogi, ten YouTube rozwijała. I gościu od takiej osoby, która gdzieś tam pracował na samym dole, teraz dla innego dużego influencera amerykańskiego, jest głównym producentem kontentu, gościu zarabia no niepoważne już pieniądze, a to wszystko zaczęło się od tego, że on po prostu po godzinach szukał nie jak robić drugą robotę, tylko jak jeszcze więcej dawać w tej pierwotnej robocie. Ale powiedziałeś o tym, że miałeś szczęście. Ja wiem, że szczęście sprzyja przygotowanym. Czy były jakieś rzeczy, które już na tamtym etapie ci powiedziały, ok, oni są, wyróżniają się wśród innych, których mogę zrekrutować? Podczas rekrutacji nie. Ja tutaj przyznaję, że nie potrafię podczas rozmowy rekrutacyjnej na 100% wyłapać, czy ktoś się sprawdzi, czy nie. To znaczy łatwo kogoś odrzucić jest, to czasem po niektórych widać, że absolutnie to nie jest miejsce dla nich, ale o tym, czy ktoś będzie świetny, czy nie, to rozmowa według mnie kwalifikacyjna, jedna, druga, trzecia, to jest za mało. To się wszystko wykuwa w boju, wykuwa w praktyce. Natomiast wiele naprawdę zależy od podejścia. Jeżeli ktoś przychodzi do pracy i od samego początku się stara i daje z siebie dużo więcej niż ja oczekuję, jeżeli proszę, żeby, nie wiem, wykonał x czynności, a ten wykonuje sam z siebie 2x w tym samym czasie, szuka, co tu jeszcze może zrobić, co może więcej zrobić, widzę, że pracuje wieczorami, po nocach, 6 dni w tygodniu, czy nawet częściej, no to jest ktoś, na kogo warto stawiać, bo jeżeli ktoś ma być na kierowniczym stanowisku, no to przepraszam, tam nie ma normowanego czasu pracy od 8 do 16, więc jeżeli ktoś się nie stara na niskim stanowisku, tak zostanie wyższe, dalej się nie będzie starał, bo nie ma tego we krwi, tak, ma zupełnie inne podejście do pracy, więc są mega ważni ludzie z zapałem, który po prostu się chce, którzy lubią pracować, którym ta praca sprawia satysfakcję, których motywuje cokolwiek więcej poza pieniędzmi, chęć budowy czegoś fajnego, przeżycia fajnej przygody, pozostawienia po sobie jakiegoś śladu. To jest bardzo ważne i na takich ludzi należy stawiać. Szybki przerywnik specjalnie dla widzów mojego kanału. Mam zarezerwowaną pulę bezpłatnych biletów na najbliższą konferencję Flipy 2.0 online. Jeżeli chcesz odebrać ten bilet i zarezerwować sobie miejsce na konferencji, wejdź w link poniżej i zrób to teraz, bo mamy ograniczoną ilość miejsc. Co więcej, jest cała sobota z poziomu Twojego komputera napakowana mięchem nieruchomościowym, niezależnie od tego, czy myślisz o nieruchomościach inwestycyjnie, czy jako zakup dla siebie prywatnie. Do zobaczenia. No i wracamy do odcinka. Dwie rzeczy, które mi się mega spodobały w jednym z wywiadów, które prowadziłeś, to pierwsza rzecz, no oczywiście zawsze jest ta walka, czy ja powinienem tworzyć firmę dla pieniędzy, to jest jedna z opcji i część ludzi tak to robi. Druga, jak dojdziesz do pewnego poziomu, no to już powinieneś tylko odpoczywać i generalnie ta firma i te inwestycje, które masz, to powinny tylko na ciebie pracować, a ty wtedy mówisz, że no jednak ty jesteś z tych osób, które mają większą wizję, które chcą coś po sobie zostawić i ty pracujesz, bo lubisz pracować i masz też większą wizję? Jakbyś się do tego odniósł? Tak, to prawda, mówiłem już na ten temat. Wydaje mi się, że firmy nie należy zakładać dla pieniędzy, że to jest bardzo słaby motywator. Dlaczego? Bo prowadzenie firmy
jak ktoś prowadzi, to wie, jak ktoś nie prowadzi, pewnie się może domyślać, ale nie każdy. Jest naprawdę ciężkie, tak? Liczba rzeczy, która się może zepsuć, liczba rzeczy, które nas stresuje, liczba rzeczy, których musimy pilnować, jest nieporównywalnie większa niż jeżeli ktoś jest na umowie o pracę w jakiejś firmie. Więc stres jest i wymagania dużo większe. Więc jeżeli ktoś idzie do firmy, zakłada firmę po to, żeby mieć z tego pieniądze, to bardzo szybko, jeżeli ta firma mu jakkolwiek działa, będzie miał dom, jaki chce, tak? Będzie miał samochód, jaki chce. Jego żona będzie miała samochód, jaki chce, a dzieci będą chodziły do takich szkół, do których ten ktoś chce chodzić, a na wakacje będzie jeździł sobie, gdzie chce. I pytanie, jeżeli ktoś to robi dla pieniędzy, to jaką on ma motywację, żeby dalej to ciągnąć tak bardzo, jak do tej pory, żeby dalej z siebie dawać tyle wysiłku? No już niewielką, bo on tak naprawdę realnie nie potrzebuje więcej pieniędzy, bo wszystkie swoje zachcianki w zasadzie już ma spełnione. I niestety jest bardzo dużo takich firm, gdzie właściciel dochodzi do tego momentu, że jego potrzeby materialne wszystkie już są spełnione, więcej pieniędzy nie potrzebuje. I skoro to pieniądze go motywowały do działania, no to ten motywator nagle ginie. I co tu dalej robić? On coś sprzedaje wtedy firmy, albo rzeczywiście wycofuje się, zostaje jakimś rentierem. Firma na tym zdecydowanie traci. Natomiast jeżeli ktoś ma wizję, chce zmienić świat, albo jeżeli nie cały świat, to może swoje miasto, albo tylko swoją branżę, chce coś zrobić, tak? Chce zostawić po ten sposobie ten ślad, o którym mówisz, to nawet jeżeli wejdzie na ten poziom, to dalej będzie mu się chciało, bo ta wizja dalej go będzie nakręcała, żeby dawać z siebie jeszcze więcej, żeby zrobić tutaj coś dobrego, żeby ten swój cel zrealizować. No ja mam taki cel, czy właśnie taką wizję całej mojej firmy, żeby w Polsce jak najprościej prowadziło się działalność gospodarczą. Ponieważ bardzo głęboko wierzę, że jeżeli przedsiębiorcy będą zajmowali się rozwojem swoich firm, podbijaniem nowych rynków, usprawnianiem procesów, wymyślaniem jakichś innowacji, no to będą coraz lepiej prowadzone te firmy. Nasza gospodarka od tego będzie coraz bogatsza, ludzie będą mieli coraz lepszą pracę, będziemy bogatszym państwem, będzie stać nas na lepszą armię, będziemy to odstraszać jakichkolwiek wrogów, staniemy się tu regionalnym mocarstwem i będzie pięknie, ale do tego potrzebujemy silnej, prywatnej gospodarki, a do tego przedsiębiorca musi się jak najłatwiej prowadzić biznes, muszą płacić jak najniższe podatki i ja robię wszystko, co mogę, żeby tak rzeczywiście było. To mnie nakręca. Wstaję rano i idę do pracy z uśmiechem na ustach, bo wiem, że zrobię coś dobrego, bo jakiejś firmie pomogę. Czasem rozmawiam ze swoimi pracownikami, którzy widzę tą wielką satysfakcję na ich twarzy, że komuś uratowali, nie wiem, dziesiątki, setki tysięcy złotych, informując go o jakiejś uldze, robiąc mu jakieś przekształcenie i ten facet zarobi na tym 500 000 złotych. Widzę radość na twarzach tych ludzi, sam mam taką radość na swojej twarzy, jak jestem w stanie komuś pomóc. To mnie naprawdę napędza. Myślę, że to też jest jeden z elementów tej kultury organizacyjnej, że robicie wielkie rzeczy, ta twoja wizja jest wielka, więc wizje pojedynczych pracowników też się mogą zmieścić w twojej dużej wizji i przez co te pieniądze jakby odchodzą na drugi bok, a bardziej liczy się, nie wiem, wynik. Oczywiście nie u każdego, bo jak ma się już tylu ludzi, to są najróżniejsi, tak? Każdego motywuje co innego, ale rzeczywiście mam ludzi, którzy tą moją wizję podzielają, którym sprawia naprawdę olbrzymią przyjemność i wielką satysfakcję, że mogą nie tylko pomagać naszym klientom, ale że oni mogą to budować, że są trwałym tego elementem. Regularnie moich najlepszych pracowników, bo pokazuję ich w internecie, chwalę się nimi, od razu ścigają ich rekruterzy z wielkiej czwórki, z największych firm doradczych, no i co ciekawe, no odchodzą z kwitkiem, tak? Ci ludzie wolą nawet zarobić mniej pieniędzy u mnie niż w wielkiej czwórce gdzieś w Warszawie, za to być elementem tego przedsięwzięcia i to jest też bardzo fajne. No jednak zapracowałeś na to, żeby ludzie chcieli z tobą pracować, robisz też niesamowite rzeczy i tutaj chciałbym pójść do takiego, jak ty myślisz kreatywnie o pewnych elementach, trochę byśmy to pogłębili, no bo z firmy doradczej okazuje się, że jest piwo z męcenem, ciekawy sposób na spędzanie weekendów, jest ten pub, to się w twojej głowie wszystko rodzi kiedy? Czy jest jakiś proces, żeby wymyślać takie genialne pomysły, czy po prostu te pomysły nie są genialne, ale wdrożone przez ciebie, przez to jak ty pracujesz z tym zespołem, to okazuje się, że jednak mają rację bytu. Które rzeczy powstają w trakcie takiej burzy mózgów? Siedzimy przy stole. Zresztą to nie jest tak, że mamy zaplanowaną w kalendarzu burzę mózgów, tak? W trakcie jakiegoś spotkania ktoś rzuca pomysł, ktoś innego udoskonala i powstaje jakaś idea. Natomiast takie najbardziej przełomowe, duże rzeczy to wymyślam w zasadzie tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza, jak jadę samochodem długą przed Torunia do Warszawy, a druga, jak wieczorami biegam, przed godzinę biegnę albo półtorej godziny. To chyba Elon Musk powiedział, że człowiek
człowiek potrzebuje długich okresów nieprzerwanego myślenia, żeby wymyślić coś wielkiego. Jeżeli mamy taką bieżączkę, że cały czas jakieś bodźce do nas docierają, jakieś spotkania, nie ma czasu na spokojne przeanalizowanie problemu i myślenie. Ale jeżeli się odetniemy od tych bodźców, mamy wyłączony telefon, przed jak biegnę godzinę wieczorem przez noc, przez Toruń, to absolutnie nic mnie nie zakłóca myślenia. Mogę mam godzinę na spokojne myślenie i wtedy można niesamowite rzeczy wymyślić. Najfajniejsze pomysły miałem właśnie albo podczas biegania, albo podczas długiej jazdy samochodem. Ale to wtedy masz jakiś konkretny sposób na to, jak myśleć, czy po prostu puszczasz mózg, a on sobie robi swoje? Czy staram się oczywiście jakoś analizować, ale wydaje mi się, że najlepiej działa. Wstawiam sobie do głowy jakieś warunki brzegowe, okay. Myślę o problemie, rozkładam go, a następnie pozwalam głowie działać i ona mi wyrzuca pomysły. A co sądzisz o spotkaniach? Bo mówisz, że na pewno na spotkaniach to raczej te największe pomysły nie wynikają. Elon Musk mówił o tym, że te spotkania generalnie, jak już jest koniec spotkania dla niego, on wychodzi, a jednak dużo korporacji i dużo firm tkwi na tych meetingach, na spotkaniach, a teraz nawet na Zoomach i na Skype'ach tracą czas. Tak, to znaczy w każdej dużej firmie jest narzekanie na komunikację i na spotkania. To nie spotkałem firmy, gdzie by się nie narzekało na spotkania. U nas też się oczywiście narzeka na spotkanie, na komunikację, natomiast uważam, że one są niezbędne. W firmie w zasadzie całość, prawie całość mojej pracy to spotkania. W sensie ja rzadko kiedy w firmie siedzę przed komputerem i coś robię. Ja prawie cały czas z kimś rozmawiam. I nie da się w dużej firmie nie robić spotkań, tylko pytanie, jakie to powinny być spotkania. Ja przez długi czas miałem zasadę skopiowaną trochę z Amazona, czyli oni mieli zasadę dwóch pizz, tak, że zespół pracujący nad czymś musi się najeść dwoma pizzami. U mnie była zasada jednego stołu, że ludzie, uczestnicy spotkania muszą się zmieścić przy takim sześciosobowym stole u mnie w gabinecie. No niestety musiałem od tego odejść. Teraz mamy jeszcze kilka salek konferencyjnych, gdzie jest więcej miejsc przy stole niż sześć i tam przenieśliśmy niektóre spotkania. Uważam, że większość spotkań jest za długa i tutaj dużo eksperymentuję, bo też nie wiem, jak to powinno działać. To w każdej branży, w każdej firmie trochę inaczej, więc cały czas mieszam tymi spotkaniami, eksperymentuję, szukam nowych formatów, ale tak długoterminowo to zmierza to do większej ilości częstszych, krótszych spotkań. To znaczy wolę w ciągu godziny mieć cztery spotkania 15-minutowe niż jedno godzinne. Wolę się spotkać z kimś cztery razy w tygodniu na 15 minut niż raz na godzinę. Więc teraz eksperymentuję i coraz bardziej idę w kierunku częstych, krótkich spotkań zamiast rzadkich, długich. A co dalej, to nie wiem, bo tak jak mówię, to jest proces. Cały czas staram się tutaj szukać nowych rozwiązań, eksperymentować, coś poprawiać, ale rada, róbmy krótkie spotkania. Musk podobno działa nawet w systemie 5-minutowych spotkań. Jak ostatnio rozmawiałem z Rafałem Brzoską, on ma 15-minutowe spotkania. Też właśnie staram się iść w kierunku 15-minutowych i na razie mi to dobrze działa. Wracając trochę do tego konceptu z początku odcinka, czyli 48-godzinnej doby, mówiłem o drugim koncepcie, ale w końcu go nie powiedziałem. Na jednym z wywiadów powiedziałeś, że dla ciebie nie ma takiego podziału jak praca, a czas wolny i że ty sobie to inaczej dzielisz. I jak to usłyszałem, mówię, kurde, to jest genialne. To nie jest moja koncepcja, ją przeczytałem, więc jeżeli ktoś uważa, że genialna, to proszę mi nie dawać zasług mi. Czas należy dzielić według tej koncepcji nie na odpoczynek i pracę, tylko na czas dobrze wykorzystany i czas zmarnowany. I teraz zarówno praca może być dobrze wykorzystana i zmarnowana, jak i odpoczynek może być dobrze wykorzystany i zmarnowany. Jeżeli siedzę wieczorem i serio nic mi się nie chce, tak? Jeżeli nie mam nic mi do głowy nie przychodzi, a cokolwiek się za to biorę, to idzie mi jak po grudzie, to jest to jakiś sygnał, który mi organizm wypuszcza, że nie wykorzystuję dobrze tego czasu, że powinienem po prostu odpocząć, bo dzięki temu kolejnego dnia będę dużo bardziej efektywny. Więc ten odpoczynek dla mnie, ja ten odpoczynek traktuję może nie jako pracę, ale jako czas dobrze wykorzystany, który kolejnego dnia ułatwi mi pracę. Natomiast jeżeli z drugiej strony, jeżeli ktoś nic nie robi, to może być czas zmarnowany i w sumie na ogół jest, jeżeli rzeczywiście nie potrzebowaliśmy obiektywnie tego czasu na odpoczynek. I jak się tak to podzieli, to wydaje mi się, że ta kontrola czasu i efektywność jest znacznie, znacznie większa. Bo ktoś, ja mówię, że należy dużo pracować i ktoś mi wtedy wyjeżdża z argumentem, że po długim czasie ta praca staje się nieefektywna. I oczywiście nie zachęcam nikogo do nieefektywnej długiej pracy. Należy starać się móc możliwie efektywnie długo pracować, bo rzeczywiście pełna zgoda. Nieefektywna praca jest kompletnie bez sensu. Jest to czas absolutnie zmarnowany, który trzeba było poświęcić na odpoczynek. Z tego też powodu, że moi menedżerowie nie mają limitowanych nie tylko czasu pracy, ale też nielimitowane urlopy.
W sensie, kto chce, tyle ma urlopów, bo jeden człowiek potrzebuje więcej, inny potrzebuje mniej, jednemu wystarczy 5 dni w roku, inny musi mieć 20, jeszcze inny 30. Bez różnicy, każdy ma inne uwarunkowania, inną możliwość regeneracji, skupienia uwagi, nie wiem, inne obowiązki rodzinne. Nie ma powodu, żeby każdemu dawać dokładnie tyle samo urlopu, jak i też nie ma żadnego powodu, żeby od każdego oczekiwać takiej samej liczby przepracowanych godzin. Hej, szybki przerywnik, specjalnie dla widzów mojego kanału mam zarezerwowaną pulę bezpłatnych biletów na najbliższą konferencję Flipy 2.0 online. Aby odebrać swój bilet, wejdź sobie w link poniżej. Konkretne, mięsiste, nieruchomościowe spotkanie, cała sobota z poziomu Twojego komputera. Do zobaczenia. Wracamy do odcinka. A jak masz podejście do pracy zdalnej i do siedzenia w biurze 8 godzin? To jest wymóg u Ciebie, czy... Jestem absolutnym przeciwnikiem, wręcz wrogiem pracy zdalnej i mówiłem o tym od samego początku, jak tylko zaczął się ten cyrk z wirusem i praca zdalna. U mnie nie było pracy zdalnej od samego początku. Nawet jak było to zupełnie nielegalne, u mnie była praca normalna. We wszystkich, mówiłem, że czytam książki biznesowe, tak? Czytałem książki napisane przez... Książka prezesa Google, Eric Schmidt chyba, tak? Pisze, że elementem bardzo ważnym kultury organizacyjnej Google jest to, że ludzie siedzą w biurach i mają być tam przeładowani. Znaczy ma być więcej ludzi niż miejsc. Oni mają siedzieć ramię w ramię, być jak najbliżej, bo dzięki temu wchodzą ze sobą więcej interakcji, dzięki temu wymieniają te myśli i pracują efektywniej, tak? Są ludzie w firmie, którzy... ten coffee Joe tak zwany, że nie wiadomo sobie, czym ten człowiek się zajmuje, ciągle siedzi na kawie, z kimś tam gada i jest taki pogląd, że to jest nieefektywne, że takich ludzi trzeba zwalniać, bo oni marnują czas. Nie, oni usprawniają komunikację w firmie, dzięki niemu się te informacje szybciej roznoszą po firmie. Nie zawsze było dużo imprez integracyjnych, dużo tłok, ludzie mieli ze sobą gadać, spotykać się, bo to jest ważne, to jest dobre dla firmy, to jest innowacyjne, sprawia, że pojawiają się nowe pomysły. I nagle wszyscy zapomnieli o tym i stwierdzili, że trzeba siedzieć w domu na pracy zdalnej. I na szczęście firmy zaczęły się z tego wycofywać. No niedawno, chyba w zeszłym roku, albo na początku tego, Google kupił cały Warsaw Hub w Warszawie, które też mają biuro w tym samym budynku. 14 piętr mają być tam na biura Google. No nie po to przecież, żeby ci ludzie zdalnie tam pracowali. Elon Musk już od wielu miesięcy mówi, że należy porzucić pracę zdalną, bo ona dzięki pracy zdalnej nie wymyśla się nowych rzeczy, że firmy stracą swoją kreatywność, nie wymyślają nowych produktów, a Tesla ma wymyślać nowe rzeczy, więc musi być kreatywna, więc ludzie muszą siedzieć w biurach. Ja wiem, że to się wielu pracownikom nie podoba, bo im wygodniej jest siedzieć w domu, nie muszą się ubrać, nie tracą czasu na dojazd do pracy, ale praca zdalna w długim terminie, jestem przekonany, jest szkodliwa i dla pracowników, którzy zamknięci w tych czterech ścianach nagle tracą trochę kontakt z otoczeniem, zaczynają się dziwnie zachowywać, mają jakieś problemy powoli psychiczne, na pewno tak będzie, a dwa, szkodliwa dla firm, bo tracą na kreatywności, zespoły są mniej zgrane, o ile jeszcze na początku mogło to trochę działać, bo ludzie się poznali w realu i przeszli na pracę zdalną. O tyle teraz, jeżeli ktoś od samego początku jest na pracy zdalnej, ktoś próbuje zbudować firmę czy zespół tylko na pracy zdalnej, to w ogóle nie będzie to samo. Ci ludzie nie będą kolegami, nie będą wychodzili na piwo, nie będą grali razem w piłkę, nie będą spędzali czasu razem na kawie. To nie zbuduje tego ducha firmy, nie zbuduje się zespołu, nie wpadnie się na nową, świetną rzecz. Od tej pracy zdalnej rośnie rotacja, spada przynależność, związanie się człowieka z firmą. To jest bardzo zły pomysł, to jest ślepy zaułek ewolucji w biznesie. Jestem przekonany, że firmy bardzo szybko porzucą pracę zdalną, być może poza tam niektórymi specyficznymi przypadkami, ale co do zasady to nie jest efektywne i rynek to zweryfikuje i firmy, które postawiły na pracę zdalną, przegrają w długim terminie. Właśnie miałem pytać o taką radę numer jeden dla przedsiębiorców, ale mam wrażenie, że właśnie ta rada numer jeden, czyli zrezygnować z pracy zdalnej, jeżeli mamy ją wdrożoną, byłaby taką radą numer jeden? Być może w obecnych okolicznościach tak. Nawet chyba wczoraj czy przedwczoraj widziałem taki nagłówek, że praca zdalna szkodzi, o czym menedżerowie, coraz więcej menedżerów tak myśli, ale wstydzi albo boi się tak powiedzieć. No ja się nie boję, od samego początku mówiłem, praca zdalna szkodzi. Jak myślisz, co dało Ci już poza zespołem, poza brakiem pracy zdalnej, poza tym, że jednak ty cały czas działasz jeden do wielu, czyli dajesz pewne możliwości biznesowe plus takie przyciągasz talenty, które chcą akurat pracować konkretnie z tobą, co jeszcze uważasz, że było taką podwaliną pod sukces twoich firmy? Wydaje mi się, że ważną rzeczą dla mnie jest szukanie błękitnego oceanu. To jest czerwony ocean, to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo duża konkurencja, są bardzo niskie marże, mamy wielu konkurentów, którzy zasadniczo nie mają z czym ze sobą konkurować. Tak? Mnóstwo identycznych, bardzo podobnych do siebie firm, zacięta walka o każdego klienta, to jest czerwony ocean. Ale jest też błękitny ocean.
ocean, gdzie w zasadzie nie mamy żadnej konkurencji. Jesteśmy jak ten okręt na tym błękitnym oceanie, gdzie się nie rozejrzymy, tam jest pusto, marże są wysokie, jesteśmy my i nasi klienci. Niesamowity komfort działać na takim błękitnym oceanie, natomiast najpierw trzeba włożyć pewien wysiłek, żeby go sobie wytworzyć. Trzeba coś zmienić w swojej firmie, spojrzeć na ten swój rynek inaczej. Może zobaczyć, że koło naszego rynku jest bliźniaczy inny rynek, na który powinniśmy wejść. Może powinniśmy coś połączyć, coś dodać do swojego produktu, coś z niego odjąć, żeby stworzyć nowy rynek, na którym nie będziemy mieli konkurencji. Najlepsze rzeczy, które mi wychodziły, to były rzeczy związane z wyjściem właśnie na błękitny ocean. I wydaje mi się, że znaczy to nie jest taka złota rada, że to działa zawsze i wszędzie, bo trzeba jednak wpaść na ten pomysł, co w naszym przypadku będzie błękitnym oceanem. Musimy pamiętać, że jeżeli nie jesteśmy w wyjątkowo korzystnej sytuacji, że państwo daje nam jakiś monopol, czy mamy jakąś technologię opatentowaną, której nikt inny nie ma i mieć nie będzie, to każdy błękitny ocean z czasem staje się czerwonym oceanem, bo konkurencja, widząc, co się dzieje, próbuje również na ten błękitny ocean wejść, co oznacza, że w długim terminie my musimy to sobie tak poustawiać w głowie, żeby seryjnie wymyślać nowe błękitne oceany. Mi też to się przytrafiło. Moim pierwszym błękitnym oceanem była ulga IP Box dla programistów. Byłem tam absolutnym hegemonem w skali całego kraju. To też w mojej firmie generowało półtora roku temu 80% przychodów. No dramat. Uznałem, że jeżeli jestem tak bardzo uzależniony od jednego pięknego nawet błękitnego oceanu, to on się może zaczerwienić, a może w ogóle zniknąć, bo władza zmieni przepisy i wtedy cała moja firma zniknie, więc półtora roku temu włożyłem olbrzymi wysiłek w to, żeby zacząć dywersyfikować przychody. W tym momencie raz, że mi się to zaczerwieniło, dwa, że praktyka, czy powstała duża konkurencja całkowicie mnie kopiująca, dwa, że praktyka organów skarbowych się zmieniła, no i teraz IP Box odpowiada za niecałe 5% moich przychodów po półtora roku, tak? Ale gdybym nie wymyślił kolejnych błękitnych oceanów w międzyczasie, to już tej firmy nie było. I teraz możemy to taką klamrą spiąć, że powiedziałem na samym początku, że ja nie wiem, co będzie za 5 lat, bo mogę zbankrutować. Gdybym wtedy nie wymyślił Mencen Plusa, czyli tego programu subskrypcyjnego, to by mnie nie było, ale wymyśliłem. I teraz nie wiem, co przyniesie przyszłość. Może się okazać, że mój obecny błękitny ocean się znowu z jakiegoś powodu zaczerwieni. Jeżeli znowu czegoś nie wymyślę, to znowu mnie nie będzie. To wszystko się może wydarzyć. Mówiłeś wcześniej, pamiętam, że często masz dwie książki, jedną czytałeś kiedyś, drugą czytasz teraz i nagle coś się łączy między tymi książkami i Mencen Plus jako ten produkt, który obecnie jest dla Ciebie błękitnym oceanem, to jest taki garnuszek, gdzie po prostu jest powrzucane różne elementy, które dają ten sukces, tak mi się wydaje. Przede wszystkim Mencen. Po drugie, to, że subskrypcja w doradztwie, czyli to nie jest jednorazowa usługa. Mnie zawsze wkurzało w doradztwie podatkowym, że ja szedłem po jedną rzecz, a później się okazywało, że ktoś zanim usiadł do tego, co ja mam w tej firmie, co ja robię, to już się godzina kończyła. Mało pogadaliśmy o konkretach, nikt mnie nie prowadził. No i to było takie też oderwane. Tu księgowość, tu doradztwo. I zaczęło to wszystko mieć sens. Do tego jeszcze byłeś w stanie zaoferować konkurencyjne kwoty. Tak mi się wydaje, jak za taką usługę, którą dajesz regularnie, to są kwoty po prostu prześmieszne. W koszcie pewnie jednej godziny czy dwóch godzin konsultacji masz wsparcie cały miesiąc, tylko ktoś się musi zobowiązać. I to jest niesamowite, że prawdopodobnie część osób, to jest zresztą zasada Pareta, działa tutaj pięknie, większość osób i tak nie będzie w pełni wykorzystywała takiego pakietu. Przez to ty tym, którzy najintensywniej korzystają, możesz dać najwięcej. Tym, którzy korzystają najmniej, oni i tak są zadowoleni, bo oni może przyszli po jedno zdanie, które im powiesz. Tak jest. To znaczy model jest subskrypcyjny, więc ktoś płaci co miesiąc jakąś drobną kwotę, a ma nielimitowane możliwości. Mamy nieograniczone konsultacje podatkowe. Robimy audyty VAT-owskie, CIT-owskie, PIT-owskie, analizy podatkowe, różnego rodzaju wnioski, interpretacje, kontrole. Wszystko tam jest, tak? I teraz rzeczywiście działa zasada Pareto. Niektórzy korzystają z tego naprawdę bardzo intensywnie, by płacili dziesiątki tysięcy złotych za to, żeby zlecić każdą z tych usług osobno, a niektórzy w ogóle nie korzystają, bo wolą to mieć na wypadek, gdyby rzeczywiście traktują to bardziej jako ubezpieczenie, że jak coś się przydarzy, to już tu mamy ludzi, którzy znają moją firmę, mają o niej jakieś dane, to wtedy mi pomogą. No i takiej usługi w sumie nie ma. Mam w momencie 1000 abonentów tego Mencen Plusa, rozwijam kolejne produkty subskrypcyjne. W międzyczasie doszła u mnie księgowość na subskrypcji z elementami doradztwa podatkowego.
osobna subskrypcja dla branży IT. Ja teraz jestem w trakcie wdrażania, pewnie jak to się pojawi, to już będzie nowej usługi Mentzen B2B, co jest kolejnym, tak mi się wydaje, przełomem, bo jak ktoś jest na B2B, nie ma jakiejś dużej firmy, sam prawdopodobnie nikogo nie zatrudnia, tylko po prostu jest na B2B, to w jednym miejscu będzie miał księgowość, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, w zasadzie wszystko, co jest potrzebne, żeby ta firma funkcjonowała. Czegoś takiego też w tym momencie nie ma i zobaczę, czy znalazłem kolejny błękitny ocean, a może nie znalazłem, zobaczę, wtedy będę myślał dalej. Pełen komplet w jednym miejscu, szybszy kontakt. Często w ogóle, wiesz, innowacją w produkcie jest zrobić coś dwa razy szybciej niż konkurencja. Brak zmartwień, brak problemów, czyli jeden centralny hub, tak to Niemcy tym hubem gazowym, tak, tu jeden centralny hub, żeby nie mieć problemów tylko w jedno miejsce, bo najgorsze faktycznie jest to, że masz księgowość, masz jakieś doradztwo prawne, masz doradztwo podatkowe i teraz spiąć to w jedno, ból głowy. No tak, a właśnie myśl jest taka, że było wszystko, czego ten człowiek potrzebuje w jednym miejscu, bo na B2B się fajnie przechodzi, no bo mniej podatków się płaci, zwłaszcza tego ZUS-u. Natomiast są problemy, których się na umowie o pracę nie ma. Trzeba wybrać formę opodatkowania, trzeba renegocjować swoją umowę, trzeba dobrze zastanowić się nad tą umową ze swoim pracodawcą, płacić te wszystkie podatki, jakieś ZUS-y na różne konta, wystawiać faktury. Ludzie nawet nie wiedzą, jak to się robi, jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie miał firmy. Jak ktoś przechodzi na B2B, no to liczba tych obowiązków rośnie i myśl jest taka, żeby wszystkie te obowiązki skierować w jedno miejsce, niech oni się tym zajmują, a żebym ja miał podatki jak na B2B, a roboty tyle, co na umowie o pracy. To może tak jeszcze dopytam trochę od końca. Wolałbyś, żeby w Polsce podatki były proste, mogą być wysokie, mogą być średnio wysokie, ale proste i szukać sobie innego zajęcia, czy kontynuować to, co mamy obecnie w kraju? Zdecydowanie wolałbym, żeby podatki były proste i niskie. Ja naprawdę nie muszę zajmować się doradztwem podatkowym. Ja lubię oczywiście podatki, ale lubię też inne rzeczy, nie muszę mieć podatków. Chciałbym, żeby prawo podatkowe było jak najprostsze i żeby podatki były jak najniższe. Ja mam to piwo, jedno, drugie, pub mam, księgowość, doradztwo prawne, teraz jeszcze weszliśmy w współpracę z adwokatem i w sprawach karnych możemy reprezentować klientów, więc ja nie potrzebuję żyć z podatków. Tak, ja mogę żyć czegokolwiek innego. Dużo ważniejsze dla mnie jest, żeby w Polsce się dobrze, łatwo, prosto i przyjemnie prowadziło firmy. To, co można powiedzieć, też obserwując Cię z boku, to wysoka jakość tych produktów bądź usług, które dostarczasz. I jak dbasz o to, żebyś miał pewność, że to, co sygnujesz swoim nazwiskiem, jest tej jakości, którą Ty oczekujesz, czy oczekiwałbyś jako klient? Pewności oczywiście nigdy mieć nie mogę. Jak się działa w pewnej skali, zawsze się coś może wysypać. W związku z czym, tak jak mówię, na tysiące klientów zawsze jakiś wtopa się może wydarzyć. Mieliśmy kilka małych wpadek. Natomiast dużo czasu i wysiłku poświęcam na to, żeby usługi były zdecydowanie jak najwyższej jakości. Mam cały dział kontroli jakości. Wszystkie maile są cały czas przeszukiwane, żeby sprawdzać, jak pracownicy kontaktują się z klientami. Dzwonimy do naszych klientów, pytamy, co im się podobało, co im się nie podobało, na co moglibyśmy zwrócić uwagę, czego im brakuje, co mogliby zmienić. Następnie z tego tworzymy raporty, to jest dalej przekazywane, więc dużo wysiłku wkładam w to, żeby tam się nic nie posypało, żeby ta jakość była jak najwyższa. Staramy się wiele produktów standaryzować, bo jeżeli mamy wystandaryzowaną pracę, to jest mniej trochę jak rzemiosło, bardziej jak fabryka, można naprawdę bardziej dbać o jakość. Więc standaryzujemy te rzeczy, bardzo dużo wysiłku wkładamy w szkolenia pracowników. Już pomijając te nielimitowane szkolenia zewnętrzne, robimy naprawdę bardzo dużo szkoleń wewnętrznych. Całą mamy salkę szkoleniową na 30 osób, gdzie nie ma żadnych spotkań z klientami, tam są tylko i wyłącznie szkolenia. Tam jest rzutnik, tablica z 30 krzesełek i tam bardzo często te szkolenia wewnętrzne się odbywają. Pracownicy chętnie chodzą na te szkolenia, zwłaszcza żeby awansować, muszą zdawać wewnętrzne egzaminy oparte właśnie na tych szkoleniach, więc staramy się, żeby ten poziom pracowników był zdecydowanie jak najwyższy i jakoś to działa, klienci są zadowoleni. Jeżeli jedno motto miałoby zostać dzisiaj w głowie u mnie po tej rozmowie, to jaka praca, taka płaca i widzę, że to za każdym razem działa. I jako przedsiębiorca, i jako pracownicy, daj znać w komentarzu, co u Ciebie w głowie zostało po tym wywiadzie. A Tobie, Sławomir, dziękuję. Również dziękuję.